Witam na kanale Kowal z tej strony, a w dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie historię czołgu Panzer II oraz jego wersji D, również E, która została przekształcona w czołg tak zwanego specjalnego przeznaczenia. I co ciekawe, wieżyczka tej maszyny uzbrojona była w zaledwie jeden karabin maszynowy. Ale za to, jak się już dowiedzieliście, zapewnie po tytule odcinka, na maszynie tej zamontowano również miotacze ognia, na naprzeciwko których na pewno nikt żywy nie chciałby się znaleźć. Tak więc bez zbędnego, zapraszam do materiału. Zaczniemy tutaj od końcówki odcinka o czołgu Panzer II w wersji D oraz E, chociaż głównie mówiłem w nim o wersji D, jak oglądaliście, to wiecie dlaczego. No i celem przypomnienia, ani jeden czołg Panzer II w wersji D nie został utracony w Polsce, tylko no nie oznaczało to jego doskonałej skuteczności bojowej, tylko wskazuje nam, że używany był raczej rzadko. Ostatecznie 8 marca 1940 roku wydano rozkaz wycofania ich ze służby, co oznaczało koniec ich historii w stanie, w jakim były nam do tej pory znane. I tutaj, aby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy cofnąć się odrobinę w czasie, bo tak się akurat składa, że już na początku 1939 roku dyrekcja uzbrojenia zastanawiała się nad dalszym losem yy, tutaj pojazdu LAS-138. Rozumieli oczywiście, że zastąpienie LAS-100 jest raczej niewykonalne, tak więc postanowiono znaleźć dla tego podwozia nowe przeznaczenie. 21 stycznia podjęto decyzję o opracowaniu czołgu z miataczem ognia, nazwanego Panzer 2F. I tutaj pragnę zaznaczyć, że nie chodzi oczywiście o Panzer II w wersji F, tylko po prostu Panzer 2 F, gdzie F stoi oczywiście od Flammenwerfer, czyli miotacza ognia. Pojazd ten dostał indeks SDKFZ-122 i przewidywano na początku przynajmniej produkcję 90 maszyn tego typu. Producent podwozia, jak i samo podwozie zresztą zostało praktycznie bez zmian, ale cała reszta tej wyposażenia i nadbudówki no była już praktycznie inna. Dostarczeniem tego wyposażenia zajęła się firma Wegman i Co z Kassel i co ciekawe była to fabryka produkująca wagony i współpracowała ściśle z firmą Henschel Son. Ale no, nie miała ta jakby wcześniejszego doświadczenia w budowie czołgów z jednym małym wyjątkiem. Mianowicie kiedyś, dawniej, tam dawniej pracowali nad super ciężkim czołgiem nazywającym się K-Wagen. W każdym razie koncepcja zaproponowana Wegmanowi zakładała dwuosobowy pojazd o masie 11 ton, gdzie zamiast standardowej wieżyczki zamontowano inną uzbrojoną w pojedynczy karabin maszynowy MG34. Oczywiście czołg uzbrojono także w dwa miotacze ognia, yy, które akurat nie znajdowały się na wieżyczce, tylko na błotnikach z przodu. Po przejrzeniu szkiców wprowadzono jednak pewne zmiany. Przywrócono stanowisko radiooperatora, przez co załoga ponownie składała się z trzech osób yy, Tylko tym razem radiooperator dodatkowo do swoich obowiązków odpalał jeden z miotaczy ognia i nim kierował, a dowódca operował drugi. Obydwa miotacze ognia wraz ze zbiornikami paliwa do nich znajdowały się na zewnątrz przedziału bojowego i ogólnie tak naprawdę pojazdu. Praktycznie radiooperator celował prawym miotaczem, a dowódca lewym. Każdy miotacz ognia zasilany był ze zbiornika paliwa o pojemności 160 litrów, które chronione były przez opancerzone osłony, które zostały dodane na błotnikach naokoło tych zbiorników tego pojazdu. Jeżeli chodzi o zakres ruchu każdego miatacza ognia, to wynosił on 90 stopni na boki maszyny oraz 30 stopni do wewnątrz. Mogły również podnosić się do 20 stopni i obniżać do 10. Dzięki takiemu zakresowi ruchu zapewniało to imponujące pole ostrzału. Problemem jednak był zasięg maksymalny, który wynosił zaledwie 35 metrów, a oznaczało to, że ten czołg musiał podjechać praktycznie bezpośrednio do celu co nie było świetnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o zapas paliwa do tych miotaczy, to on umożliwiał oddanie każdemu miotaczowi 40 od 2 do 3 sekundowych strzałów i teoretycznie, żeby zbliżyć się do tego celu, ale też bronić się przed piechotą, no to ta wieżyczka z karabinem maszynowym służyła oczywiście jako uzbrojenie pomocnicze. No i tu zgodnie z planem produkcji tych pojazdów podwozia, czołgów Panzer II w wersji D oraz E zaczęły przybywać do Kassel, od kwietnia 1939 roku i pierwsze 46 podwozi dotarło tam do sierpnia, a kolejne 43 już w formie pełnoprawnego czołgu, czyli Pancer 2D, dotarło tam do marca 1940 roku. Tak więc w sumie dostępnych było łącznie 89 podwozi do konwersji na czołgi z miotaczami ognia, i był tam też yy, pierwszy eksperymentalny Panzerkampfwagen 2 Flammenwerferwagen I yy, y, on został wykonany ze stali miękkiej, celem zademonstrowania możliwości takiego pojazdu komisji dyrekcji uzbrojenia. Yy, to się jeszcze działo w lipcu 1939 roku. No i ta komisja była zadowolona z wyników prezentacji. A Wegman rozpoczął przygotowania do masowej produkcji, i później zaczęły te podwozia tam napływać itd., itd. Jeżeli chodzi o te wieżyczki, no to yy, w celu ich produkcji produkcji tutaj firma deutsche Edelstagwerke ag dostarczyła płyty pancerne celem przebudowania platformy wieży jak i samych wieżyczek i to zostało zrealizowane to całe zamówienie na to do 1940 roku jeszcze no i dwa z pierwszych masowo produkowanych czołgów panzer 2F zostały przyjęte przez wojsko w styczniu 1940 roku i tempo produkcji stopniowo rosło i do końca kwietnia Wegman dostarczył 20 pojazdów Pojawił się jednak pewien problem. Pierwsze czołgi były testowane od marca i zgłoszono szereg reklamacji. Także te 21 czołgów Panzer II Flemenwerfer Wagen wróciło do Wegmana, gdzie zostały przerobione tak, aby spełniały specyfikacje wojska. Yy, nie mam dokładnych informacji, co się wojsku tam nie podobało, ale coś musiało być grubo, nie tak, że odesłali te pojazdy. To oczywiście nieco spowolniło dostawy w maju i latem Wegman powrócił do regularnego tempa produkcji od 20 do 22 pojazdów miesięcznie. No i tym sposobem wysyłka pierwszej partii zakończyła się w październiku 1940 roku i do tego czasu dostarczono 86 czołgów, ale z jakiegoś powodu 87 było zarejestrowanych w magazynie. Przypuszczalnie tam dodatkowy czołg był prototypem ze stali miękkiej, także teoretycznie no było ich 90, bo tam jakieś dwa czołgi poszły, te 20 wróciło. To ogólnie... Ogólnie te, te zapiski są dość niedokładne, wiemy, że takich czołgów wyprodukowano 90, tym trzeba pamiętać o tym, że jeden to był prototyp ze stali miękkiej. W styczniu 1941 roku, no tutaj z wiadomych przyczyn, utracono dwa czołgi z miotaczami ognia, a w lutym zbudowano trzy następne no i na tym całkowita produkcja Panzer 2F wynosiła 89 czołgów, tak jak już wspomniałem. I co ciekawe, ich numery seryjne pozostawały takie same jak bazowych Panzer 2 wersji D oraz E. Jeżeli chodzi o te maszyny w użytku wojskowym, to operowały nimi tylko dwie jednostki: był setny i 101 batalion czołgów z miotaczami ognia, które zostały sformowane w marcu i maju 1940 roku. Setny batalion otrzymał 43 czołgi tego typu 10 lipca 1940 roku a 15 już lipca został uznany za gotowy do walki. I tutaj pierwszą taką rzeczą, w której ta jednostka wzięła udział, no to były ćwiczenia, które miały być wstępem do operacji Lew Morski, czyli inwazji na Wielką Brytanię. Ale jak wiemy, do tego nigdy nie doszło. Jeżeli chodzi o 101 Batalion, to on musiał czekać na swój sprzęt, bo pierwsze czołgi otrzymał dopiero 11 lipca, ale dopiero we wrześniu zakończono dostawy ostatnich maszyn, i przez to uznano go za gotowego do walki dopiero 10 października 1940 roku. Jeżeli chodzi o samą strukturę tych batalionów, to była ona mieszana. Według instrukcji wydanych 1 lutego 1941 roku, kompania czołgu z miotaczami ognia powinna się składać z 19 czołgów, z czego 12 posiadało miotacze ognia. Za to też był czołg dowódczy i tam jeszcze cztery były zwykłymi pancer dwójkami z 20 mm działkami, ale instrukcja instrukcjami, a w rzeczywistości było ciekawiej. W lutym 1941 roku kompania zdobycznych czołgów brytyjskich została włączona do setnego batalionu i liczyła tam 9 zdobytych brytyjskich czołgów Mark IV. I co jeszcze ciekawsze, na te czołgi założono gąsienice z niemieckich panzer II w wersji D, bo jako tak pasowały. Ale formalnie w papierach tych czołgów nie było od 18 czerwca 1941 roku, a oficjalnie batalion liczył 24 czołgi Panzer II, 42 czołgi Panzer II Flamenwerfer Wagen. Oraz 5 czołgów pancer 3 plus jeden czołg dowódczy. Także widzicie, ten realny stan, plus te jeszcze te maszyny brytyjskie, zresztą mamy zdjęcia tych, tych, tych brytyjskich czołgów przejętych, które zostały tam wdrożone do tego batalionu. Także instrukcje instrukcjami, a realny stan no, brali to, co mieli, tak? gdzie Tutaj jakieś pancer trójki się pojawiły, a tam w instrukcjach w ogóle nie było mowy o panzer trójkach. Także to wszystko było formowane i dołączane do tego batalionu w locie. Jeżeli chodzi o 101, ten batalion, to on miał identyczny stan, ale o jedną zwykłą pancer dwójkę Więcej. Dodatkowo wszystkie Panzer II Flammenwerfer Wagen zbudowane na podwoziu Panzer II w wersji E trafiły właśnie do tej jednostki, bo te podwozia z tego coś tam doczytałem, no to one były konwertowane na końcu, bo były troszeczkę inne niż Panzer II wersji D, dlatego ten 101 batalion dostał właśnie te Panzer dwójki E. Przerobiony na pancer 2F, etc., etc. Ale w tej jednostce zmodyfikowano także czołgi z miotaczami ognia, tak, że otrzymały dodatkowo wyrzutnię granatów dymnych. I te wyrzutnie są różne, niekiedy są yy, po dwie, niekiedy są po trzy. Robili z tego co mieli pod ręką. No i na początku walki ze Związkiem Radzieckim setny batalion czołgów został przydzielony do 18. Dywizji Czołgów gdzie w jej szeregach przekroczył Białoruś i kontynuował działania, kończąc u bram Moskwy w połowie października. I tam do 20 właśnie października z 42 czołgów z miataczami ognia zostało już tylko 7 sztuk. No i tak naprawdę no, z tego powodu 5 listopada podjęto decyzję o wycofaniu tego batalionu z linii frontu. Oczywiście nie oznaczało to, że był to koniec wojny dla czołgów z miataczami ognia, bo pojazdy tego batalionu, w tym dwie pancer dwójki zwykłe, dwie pancer dwójki Flammenwerferwagen, oraz jeden pancer III zostały przekazane do 18 dywizji czołgów. I tutaj tak naprawdę trop się urywa. Nie wiadomo co było z nimi dalej, bo oficjalnie tam już było tylko 7 sztuk z miataczami ognia w papierach jest, że przekazali dwie, więc może 5 było już uszkodzonych i bardziej w stanie na części. Tu dokładnych informacji o tym nie ma. Jeżeli chodzi o 101 batalion, to podlegał on trzeciej grupie czołgów i rozpoczął on walkę w krajach bałtyckich, a następnie trafił na Białoruś. 28 czerwca trzecia grupa czołgów wzięła udział w zdobyciu Mińska, ale czołgi z miotaczami ognia brały również udział w bitwach o Lepel i Senno. Później walczyły w obwodzie smoleńskim, gdzie właśnie jeden z czołgów trzeciej kompanii został zdobyty przez Czerwonoarmistów. Nosił on numer taktyczny 311 i trafił na Poligon w Kubince, celem zbadania jego nietypowego rozwiązania, jeżeli chodzi o miotacze ognia. I tu się okazało, że po zbadaniu maszyny yy, Sowieci nie byli zainteresowani skopiowaniem takich rozwiązań yy, dla Związku Radzieckiego. Według dokumentacji 8 lipca 1941 roku w 101 batalionie pozostało tylko 5 czołgów z miataszami ognia ale w rzeczywistości 18 listopada batalion posiadał jeszcze 10 czołgów Panzer II, 12 czołgów Panzer II Flammenwerferwagen oraz 2 czołgi Panzer III. Ponadto czołgi z miataczami ognia walczyły pod Wołokołamskiem 16 listopada i po tej walce czołgi tego batalionu zostały przekazane drugiej dywizji czołgów, która według danych... Dość szybko porzuciła te flamę Wenfer Wageny, bo nie widziała dla nich praktycznego zastosowania. Szczególnie, że tak naprawdę te pojazdy nie miały żadnych części wymiennych do pancer 2 bo były to inne podwozia pancer 2D z przebudowanymi nadbudówkami to były po prostu maszyny, do których o części było niesamowicie ciężko. No i oficjalnie ten 101 batalion opuścił linię frontu 8 grudnia, ale tak naprawdę jego czołgi już od kilku tygodni używane były przez drugą dywizję czołgów. Także ogólnie rzecz ujmując, kariera bojowa czołgów Panzer II Flamenwerfer Wagen zakończyła się na początku grudnia 1941 roku. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec. Tutaj, jeszcze na osobną wzmiankę, w materiale zasługuje nazewnictwo tych maszyn. Mianowicie oficjalnie nazywano je Panzerkampfwagen 2F, ale w dokumentacji pojawiają się jako Panzer II Flam oraz Panzerkampfwagen II FL. Tymczasem w literaturze im poświęconej najczęściej nazywa się je y Flam Panzer II albo po prostu Flamingo. No tutaj nazwy te nie mają żadnego jednak związku z rzeczywistością. Ale wracając do tego co się jeszcze działo później z maszynami tego typu, mianowicie w marcu 1940 roku man poruszył kwestię budowy 150 podwozi czołgu LAS 138, ale wojsko odpowiedziało na nie dopiero rok później, kiedy podpisano kontrakt na pancerkam Wagena 2 Flam drugiej serii. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na sierpień 1941 roku, a jej zakończenie na luty 1942. I tutaj według y, Panzerprogramu 41, Wehrmacht miał łącznie y, 250 czołgów z miataczami ognia na podwoziu LASA-138. I czołgi te oznaczone jako y, Panzerkampfwagen 2 FLAM wersja B, różniły się nieco od czołgów pierwszej serii. No przede wszystkim dotyczyło to zawieszenia, zaprojektowano ulepszone ogniwa gąsienic oraz zmieniono koło zębate i koło napędowe. Yy, I tutaj, aby oddzielić stary czołg od nowego, Panzer 2 w wersji D został podzielony na wersję D1 oraz D2. No i też warto powiedzieć, że wersja D2 nigdy nie została przekształcona w zwykłe czołgi Panzer II z wieżyczką z 20-minutowym działem, bo już to podwozie w wersji D2 produkowane było stricte pod właśnie Flamenwerfer-Wageny. No i łącznie zbudowano 52 sztuki czołgu Panzer II yy, Flamenwerfer-Wagen w wersji. B i trzy ostatnie czołgi zbudowano w marcu 1942 roku, po czym całkowicie zaprzestano ich produkcji. I te czołgi trafiły do jednostek szkoleniowych, ale nie były przeznaczone do walki, przynajmniej jako miotacze ognia. Tutaj po dokładnym przestudiowaniu doświadczeń z użyciem Panzer II tego Flammenwerferwagena w walce, niemieckie dowództwo zdecydowało, że produkcja tych maszyn nie jest tego po prostu warta. No i właśnie przez to tym sposobem czołgi, które już zbudowano wysłano do przebudowy na inne maszyny i w tym miejscu na dobre kończy się historia niemieckiego... Niemieckich w ogóle czołgów Panzer 2 z miotaczami ognia. No i ode mnie to tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I jeszcze taka uwaga ode mnie. Widzę, że część z Was całkiem słusznie zresztą narzeka w komentarzach, że mało ostatnio na kanale samej rozgrywki z Gry War Thunder. No na to nic nie poradzę, dopóki opowiadam o maszynach, których w grze nie ma, jak na przykład pierwszy rosyjski czołg albo właśnie początki niemieckiej pancerki. No to niestety rozgrywki będzie mało. Jeżeli Wam jej brakuje, to oczywiście zapraszam na Twitcha, gdzie nadaję na żywo. Tam będziecie mogli ze mną porozmawiać właśnie. Na na żywo. No i gramy na tych streamach głównie w War Thundera, no i co mogę powiedzieć, jak dotrzemy do maszyn takich jak Panzer Trójka czy Czwórka, czy pierwszych wersji rosyjskich czołgów uzbrojonych w normalne działo, które znajdują się w grze War Thunder, to możecie być pewni, że część rozrywkowa z gry War Thunder w odcinkach po części historycznej powróci i najprawdopodobniej rozszerze ją z dotychczasowych głównie dwóch rund do możliwe, że i trzech rund. Wszystko zależy od tego, jak długie będą te dwie rundy. Z ogłoszeń parafialnych to tyle, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.